Witam bardzo serdecznie w poniedziałek 23 października. Chcę podziękować wszystkim, którzy piszą do mnie. Piszą do mnie też osoby, które kontaktują się ze mną, które pozostają w organizacji z różnych przyczyn. Niektórzy już całkowicie nie ufają temu, co tam jest nauczane. Natomiast no, cały czas z różnych powodów, przeważnie rodzinnych, pozostają w tej organizacji. Natomiast no, cieszę się z tego, że Duch Święty pomógł im zrozumieć kilka bardzo ważnych kwestii. I na taką kwestię chcę dzisiaj zwrócić uwagę. Chciałbym zwrócić uwagę na takie trzy wypowiedzi biblijne, które uważam, że są niezwykle istotne, niezwykle ważne. Wykorzystam tu materiał, który już nagrałem wcześniej, właśnie do osoby, która pozostaje w obrębie organizacji, ale która pisała do mnie. Tam właśnie mówię o tych wersetach. No, osławiona strażnica z października, która znowu zwraca uwagę na odstępców. Jak bardzo ważne jest, żeby trzymać się od nich z daleka i nie kontaktować się z nimi. Nawet z najbliższymi członkami rodziny. No, nie ma żadnej innej religijnej organizacji, żeby w taki naprawdę sekciarski sposób podchodziła do tego. No ja nie będę tutaj tej strażnicy omawiał, bo ona gdzieś, ja widziałem już na którymś z tych bratnich, że tak powiem, profili jest omówiona. Natomiast no, chcę zwrócić uwagę na trzy wypowiedzi biblijne, które są ważne dla Ciebie. Jeżeli jesteś świadkiem Jehowy, jeżeli oglądasz ten mój profil YouTube'owy, albo może pierwszy raz wszedłeś. Chciałbym, tak apostoł Paweł mówi, że chciałby, żeby był zbawiony cały Izrael. Chciałbym, żeby wszyscy, którzy są w organizacji, zrozumieli te trzy czy cztery wypowiedzi Pisma Świętego, które chcę przytoczyć, które mają istotne znaczenie. Jeżeli Ty możesz to zrobić, to zwróć, komu możesz, kto jest świadkiem Jehowy, na to uwagę. Może nie w formie pouczenia, ale w formie pytania. Prawda? Może to będzie łatwiejsze dla tych osób do przyjęcia. Chodzi mi o taki werset, pierwszy, o którym chcę powiedzieć później z Księgi Objawienia i z listu Jakuba, ale najpierw z listu apostoła Pawła do Koryntian. Ja tam nie wiem, gdzieś chyba już w jakimś tam filmie poruszałem ten werset, ale może nie w pełni. Chciałem tak jeszcze raz go przytoczyć, ale w powiązaniu z nim właśnie również inne wersety. Apostoł Paweł do Koryntian mówi w ten sposób. Pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. No i świadkowie Jehowy powołują się na ten werset w odniesieniu, powiedzmy, do takich osób jak ja, a takich osób jest coraz więcej, które nie zostały wykluczone z organizacji, ale odeszły dobrowolnie, a niektóre zostały wykluczone, został wykluczony, ponieważ w obecności Komitetu Sądowniczego zastanawiał się nad słowami Pana Jezusa z Dziejów Apostolskich, że przecież mamy być świadkami Pana Jezusa. Bo on tak powiedział. Apostoł mówi, żebyście
nie przestawali z takim człowiekiem, który się mieni bratem, a jest jednym z tych ludzi. Natomiast właśnie tak mówiłem wcześniej, tacy ludzie jak ja, i takich jest znacznie więcej, którzy nie mienią się braćmi, nie mówią, że są świadkami Jehowy i nie są rozpustnikami, chciwcami, bałwochwalcami, oszczercami, pijakami, zdziercami. Nie są. Nie są. I nie uznają się za braci. Nie mówią, że są braćmi. A apostoł Paweł mówi, żebyście właśnie z takimi nie przestawali, którzy takie rzeczy czynią, no i nie spotykali się na towarzyskich spotkaniach z nimi, a więc żebyście nie zasiadali do wspólnego posiłku, do kawy i ciastka. Ale to ma być z takimi, którzy przejawiają takie cechy, którzy są grzesznikami. Natomiast jest wielu ludzi, takich jak ja. Ja nie jestem bałwochwalcem, pijakiem, jestem abstynentem, w ogóle nie piję. Nie jestem ani zdziercą, ani chciwcem i tak dalej, i tak dalej. I nie mienię się bratem. Dlatego ty zrozumiałeś, że nie ma problemu, powiedzmy, wymieniać ze mną myśli. I chciałbym, żeby więcej świadków to zrozumiało, tym bardziej, że Księga Objawienia, drugi rozdział, pierwszy do trzeciego wersetu, Pan Jezus chwali efeski kościół i mówi tak do tego kościoła efeskiego. Znam wszystkie twoje uczynki, wszystkie twoje udręki i twoją wytrwałość. Wiem, że nie tolerujesz bezbożnych. Nie tolerujesz bezbożnych. Jest pochwała za to. Nie tolerujesz bezbożnych i że poddałeś szczególnej próbie, ale że nie toleruje bezbożnych, ale szczególnej próbie poddał tych, którzy podawali się za apostołów i stwierdziłeś, że nie są apostołami, lecz zwykłymi kłamcami. Za co Pan Jezus pochwalił efeski zbór? Za to, że nie tolerowali grzeszników, a więc bałwochwalców, chciwców, pijaków, zdzierców i tak dalej, ale jednocześnie poddali próbie tych, którzy podawali się za autorytety, że są apostołami i że nauczają z natchnienia Boga, tak jak gdyby. Pan Jezus pochwala tych, którzy nienawidzą takich bezbożnych uczynków, ale jednocześnie poddają próbie tych, którzy nauczają, którzy nauczali w tym zborze efeskim. A to ciało działa całkowicie na odwrót. Wyklucza tych, którzy poddają próbie nauki tak zwanego ciała. Czyli jest to działanie całkowicie na przekór, a skoro jest na przekór, nie jest to nauczanie z Boga ani z Ducha, bo Pismo jest przez Ducha natchnione i pożyteczne do prostowania rzeczy, to naucza z całkowicie innego ducha. Z ducha przeciwnego Bogu. I nie będę imienia tego ducha tu wymieniał. Czyli już tu dwie wypowiedzi biblijne, które wskazują na to, że to towarzystwo nie działa zgodnie ze Słowem Bożym. Nie chcę przestawać, czy nie chcę rozmawiać, powiedzmy, z takimi, którzy wcale nie przyznają się do tego, że są świadkami, a niektórzy nawet nie przyznają się, że byli. Ja mam takiego przyjaciela, który wiele lat jest poza organizacją, jest człowiekiem wierzącym, wierzy w Chrystusa, poprzez Pana naszego oddaje cześć Bogu i Ojcu, ale nie afiszuje się z tym, że był kiedyś świadkiem Jehowy. I rozmawia ze świadkami Jehowy, jak przychodzą do niego i przekonuje ich na podstawie pism. Nie podaje się i nie chcę uchodzić za brata. Nie nazywam się bratem świadków Jehowy, ponieważ Ewangelia Jana mówi, kto jest Synem Bożym. Oni nauczają ogół,
że ogół, tylko 134 tysiące są synami, a Bogu ogół nie jest synami Bożymi. No i w rzeczywistości, tak można powiedzieć, tak jest. Bo tam werset początkowego pierwszego rozdziału Ewangelii Jana mówi, że tym wszystkim, którzy uwierzyli w imię Syna Jego, pozwolił stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy uwierzyli w imię Syna Jego. A więc w tłumaczeniu na język polski to imię Syna Jego znaczy ja jestem, który jestem, zbawienie. I nie ma dlatego, nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia. Ponieważ pierwszy człon to jest ja jestem, który jestem, a drugi zbawienie. I w tym imieniu jest powiedziane, że tylko jest zbawienie. Dlatego, że jest to takie imię. Że Pan Jezus dopełnił to, co zamierzył od początku Bóg, przed założeniem świata. No, ale to też już jest znowu inny temat. Natomiast nie ma problemu, żeby rozmawiać z takimi ludźmi jak ja, bo ja nie mienię się bratem. A jednocześnie poddałem próbie tych, którzy podają się za jedyny kanał łączności. A w rzeczywistości tym kanałem łączności nie są. Tylko nawiązują łączność zupełnie z kim innym. I z innym duchem. Dlatego też odnośnie tych argumentów ogromnie ważny werset, o którym powinni wiedzieć i o którym powinni pamiętać wszyscy świadkowie Jehowy, wszyscy, nie tylko starsi i zaraz powiem dlaczego nie tylko starsi, to jest słowa listu Jakuba, 5 rozdział, 19 i 20 werset. On mówi tak: bracia moi, jeśli ktoś z was odstąpi od prawdy, tak ja odstąpiłem według świadków Jehowy i Towarzystwa Strażnica od prawdy, niby ja odstąpiłem od prawdy, to jeżeli ktoś z was odstąpi od prawdy i zejdzie na bezdroże, to co? To ten, kto zdoła go nawrócić, niech wie, że nawracając grzesznika z jego błędnej drogi, ocalił duszę jego od śmierci i sprawił, iż liczne jego grzechy nie będą mu poczytane. To w myśl tych słów oni powinni się starać nawrócić mnie z mojej błędnej drogi. Nawet jeżeli ja już jestem 4 lata poza organizacją, to oni powinni ponawiać próby. Tak powinni być tego nauczani. I każdy z tej organizacji, kto mnie widzi na ulicy, to powinien powiedzieć: panie Mirku, chciałbym z panem porozmawiać na temat Słowa Bożego, na temat miłości w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, aby starać się mnie nawrócić. Bo tu nie jest powiedziane, bracia moi, ktoś, kto jest u was starszym, jeżeli zdoła nawrócić bezbożnego, no to będzie wspaniała rzecz, bo zakryje mnóstwo grzechów i tak dalej, i tak dalej. No bo tak w organizacji jest nauczane, że to starsi mogą rozmawiać z takim grzesznikiem jak ja. Ale przez 4 lata nie przyszli tu do mnie, żeby mnie nawrócić. Ja wiem, dlaczego nie przyszli, bo jak byli u mnie, to nie mieli odpowiedzi w zasadzie na żadne pytanie, które im tu zadawałem. Tego chciałbym, żeby wszyscy świadkowie Jehowy wiedzieli, jak bardzo ważne jest to, co tu odczytałem, żeby poddawać próbie autorytety, ale jednocześnie gdyby to była taka prawda z prawdy Bożej, to nie uciekaliby przed takimi osobami jak ja, tylko byliby twardzi, umocnieni w wierze, żeby nawrócić grzesznika w ich mniemaniu, takiego jak ja, z mojej błędnej drogi. Tak naucza Pismo. Także dziękuję za uwagę. Dziękuję tym wszystkim, którzy są w organizacji, a piszą, kontaktują się.
Nieraz jest tak, że nie mogę odpowiedzieć tak szybko, jakbym chciał, albo też trudno jest mi się zmobilizować, ale kiedy znajduję tylko troszeczkę czasu, to może nie pisząc, bo to znacznie więcej czasu zajmuje, ale nagrywając właśnie takie filmowe odpowiedzi, staram się w ten sposób odpowiadać. I jeżeli komuś tak odpowiem, powiedzmy ktoś napisał czy napisze do mnie i odpowiem tak, to zaznaczam, że odpowiedź ta, jeżeli jest prywatna, to nie jest upubliczniona, ale właśnie na tym profilu, jak Berejczycy, niepublicznych filmach również odpowiadam. Jeszcze raz serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę błogosławieństwa Bożego. Bracia, jeśli ktoś między wami został poprowadzony na manowce z dala od prawdy, a ktoś go zawrócił, niech wie, że ten, który zawrócił błądzącego z jego drogi szaleństwa, uratuje duszę od śmierci oraz zakryje mnóstwo grzechów.